Fotowoltaika z Teurona. Z gwarancją jakości i może być ubezpieczona. Kasper Włókniarz zyskał dzisiaj dużego sponsora, grupę Tauron, więc tak tendencyjnie chciałem Cię zapytać, jakie będą cele na ten nadchodzący sezon? No, cele się nie zmieniają. Od początku, powiedzmy, tej naszej kampanii tegorocznej wiemy, o co chcemy jechać i właśnie dzięki takiemu wsparciu możemy te nasze marzenia przerodzić w cele i pojechać o złoty medal. Wiadomo, że to jest sport i że tak powiem, kolokwialnie sukcesu się nie da kupić, także na pewno łatwiej nam będzie i tak walczyć z taką grupą wsparcia o to aby to wyglądało jak najlepiej i na pewno damy z siebie wszystko i jeszcze więcej. Chciałem Cię też zapytać o ten aspekt sportowy, który jest dla Ciebie zdecydowanie najważniejszy. Za Tobą już kilka jazd. Ostatnio mieliśmy sparring z Toruniem, wyjechałeś na jeden bieg, pewne 3 punkty, czyli można powiedzieć, zakomunikować wręcz kibicom, że Ty do tych najważniejszych meczów jesteś gotowy. Myślę, że możemy tak stwierdzić. No, miałem trochę tej jazdy przez ostatni tydzień. Swoje cele na te wszystkie wyjazdy zrealizowałem w 100%, więc jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wygląda. Patrzę obiecująco na to, co się będzie działo w przyszłości i no, nie mogę się doczekać pierwszych meczy. Fantastyczna końcówka sezonu 2022 w Twoim wykonaniu. Byłeś pewnym punktem Włókniarza. Wiadomo, żużel pędzi do przodu, więc to już wszystko odkładamy na bok. Chciałem Cię zapytać o nasz tor. To taka rzecz, która bardzo interesuje naszych kibiców. Ty się czujesz na nim tak samo dobrze jak rok temu? Oczywiście, że tak. Okej, no to dzięki i w takim razie zapraszamy kibiców do Grudziądza. Temperatura może być taka troszkę arktyczna, ale mimo wszystko i tak mamy nadzieję, że odjedziemy to spotkanie, ale przede wszystkim skupiamy się też na meczu z Motorem Lublin. Myślę, że tak. Myślę, że w tym Grudziądzu postaramy się tą naszą pechową kartę odwrócić na naszą korzyść i nie chcemy trenerowi zepsuć świąt po raz kolejny.